Omawiając osiągnięcia rozwojowe dziecka, trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, nie wszystkie dzieci mają dokładnie w tym samym czasie te same osiągnięcia rozwojowe. Zwykle rozrzut dla mniej więcej 70% dzieci wynosi około 2 miesięcy. Czyli jeżeli jedno dziecko zaczyna chodzić w wieku 12 miesięcy, to inne dziecko może zacząć chodzić w wieku 10 miesięcy. Jeżeli jedno z dzieci siada mając 6 miesięcy, to inne może siąść mając miesięcy 8. A więc trudno bardzo porównywać osiągnięcia mojego dziecka z osiągnięciami dzieci znajomych, sąsiadów czy rodziny. Chodzenie jest tym momentem, który podkreśla samodzielność dziecka. Zwykle dzieci zaczynają chodzić w wieku 12 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, o którym wcześniej powiedziałem.